A Vexon, jesteś na kanale, czy? Jestem. To co, zrobisz powtórkę z tych z poprzednich lig i pojedziesz cały mokry wyścig na Interach? W kuliczkach tak jechałeś, pamiętam. Nie, teraz pierdolę. No ale wtedy miałeś zwycięską strategię z tymi Interami. Red flag. It's a red flag. Kulwak jest dobry i powiem ci, że na tych Interach się czuję, jakbym na sucho jechał, ale okej. Okay. Rady ją pochłonęło, nie? No czy tu w ogóle mokro nie ma, nie ma. Nie jest. Ja unieważniłem sobie. Wow. Ale drift. O ja kurwa też. Ja też prawie. U mnie się ten Kajetanowi się spalił. Ale rzeczywiście to tak pada, jakby ktoś kurde napluł, a nie. Ta, no ja mówię, te kałuże to są po tym jak się Szymon pluł. Najechałem na tarkę. Ale dalej Kajetanowi tutaj się odpala. Wyratowaliśmy to. A to jakieś uszkodzenia w ogóle były włączone w niego? Były zmniejszone. Niestety były. Niestety były. Dobrze jest, panowie. Ło, była banda prawie. To jest pierwszy? Nie wiem, Kajetanowi. No Szymon na pewno. Ja nie jechałem ani jednego kółka na tych nowych osiągach na deszczu, a zapewne już Szymon tak wejdę na trail. Kurde! Spocony w chuj będzie. Chyba nie, bo był przerażony, że wszyscy pocimy, tylko nie on. Ten, pierwszy jest Sebastian Ogier, a drugi jest Peter Sorber. Nie, nie mam polu. Miałbym na ja mam. Kurwa, jakim sposobem? Ja prawie w ścianie skończyłem. Ja nie wiem, gdzie wy macie takie tempo, naprawdę. P4 startuje. Niemożliwe. To zacznij już skończyć w przednim. P9. A, ja jestem w ogóle ostatni. Opuść. Ja miałem 1.53.9, byłbym trzeci, ale w ostatnim zakręcie wziąłem. Zrób Alt F4. Ty, Sobek mówił, że go wywaliło, nie. A on jest za mną czasem, to bot za niego tak pojechał dobrze? Ale zassałem się w pierwszym sektorze, uj. No ja po tarkach jechałem, więc to straciłem tyle, że to szkoda kurwa gadać. Powiedz, że jak nie kliknie, to wylatuje z rady. Tak, wylatuje z rady, jeżeli nie zrobisz Alt F4. A czemu mam zrobić Alt F4? Przepraszam bardzo. Dlaczego nie? O kurde! Bo lud się domaga krwi. A znowu odpływające. No nie. Beka. My naprawdę chcecie, żebyśmy. My nie wiem, się wkurwili na was. To Dunsior odpiernicza. Sabotuje mi ligę. Dunsior mi sabotuje ligę. Ja wiem, że Dunsior jest. Konkurencja! Prostytucja. Ta konstytucja. Na 100 latki. Ej, doofilia. Prokurator. Prokurator. 3 razy P, nie? O, widzę, że jakieś tuzy za mną jadą w ogóle. Kurwa, jak popędził.
clutch bind is good, gearbox is responding normally. To PT, nie. Prawie tego. Właśnie nie prawie. Właśnie nie prawie. Za co też kwalifikacje dostałem? Zarzuciło mnie na starcie i cię lekko... jest dirty driverem, kurwa. Lekko cię smyknąłem. Trzymałeś nawet u mnie, to jest najlepsze. No. Nie, no właśnie o tym mówię, nie? Na Portimao też nie poczułem, że mnie ustuknął, a nagle palce ustuknął. Ej, dlatego ja nie lubię jeździć formujących, bo zawsze jakiś bałwan się znajdzie, który na bosie będzie jechał. Ty. I znalazł... Ktoś sobie na bocie jedzie? Nie, Webster na bocie jechał przez... Ty! No co z kula robi, ty? Ej, nie macie psychy się wszyscy ja rozwalić. Ja pierdolę. Właśnie. Sorry, ja sobie. Spoko. Dajcie już mi spokój z tymi formującymi. O Boże. Ty jak trzeba... Ale inaczej, jak skoro nie potraficie na formującym jechać, to wy się nie nadajecie w ogóle do ścigania. Jakim trzeba być bałwanem, żeby jechać ten na formującym na pełną pizę, jeszcze robić zygzaki i się wjebać w tyłek, ty? Jak zygzak. Nie macie psychy do formującego. Jak Marek Barucha. Weźcie wszyscy, zetknijcie ostatnią szykanę. Brawo. O, jest i Webster. Brawo, Codemasters, jesteście zajebiści. Kidze skóra się we mnie wjebo i ja dostałem DSH, on nie. Widocznie jechałeś za wolno. Nie chuj. No ja jechałem za botem Webstera, który sobie jechał na ten. Znaczy jechałem za Websterem, który sobie na bocie jechał. Z tego co wiem, chyba na formującym się nie wyprzedza. Ale chyba niektórzy jednak tego nie potrafią. Nie no, haubica na przykład nie wie. Haubica mnie wyprzedzał na formującym wczoraj. Więc tego nieraz nie lubię. Odjeżdżać! Dusio! Czego haubica nie robił, kurbajka wyprzedzał. To jest taktyka, Dusior! To jest taktyka na nich. Na ramach kubice je tylko. No, tego nie wiem. Ale wiesz, że temperatury się lokują, jak tu. Bo ja z kula dostał te deska, ale chyba później. Ktoś w pitlane startuje, chłopaki? Tak. To nie byłby głupi pomysł. Krzysztof Ibisz. Tak, w następnej grze powinni dodać, że masz to takie okrążenie przed wyścigiem, że wiesz, że dojeżdżasz na grida i jak się rozwalisz, to... To jeśli masz farta, to spita startujesz, jeśli nie farta. Ale to naprawdę nie byłoby głupi. Następnej edycji F1 powinni dodać Krzysztofa Ibisza jako komentatora. Dobra, na pewno nie umiem wystartować. Już chcę to wyobrazić. I będzie ten... Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Słabek na szczęście z duchem. Znowu asepty? No Szymon, baranie, czemu w Darkovena się brąbałeś? Czemu o kurde, nie... że to jest CS! To było tylko żółta flaga. Ja wiem, dlaczego ten bot Sopka może być taki dobry, bo... Chodziło cię, że ty mnie w takim miejscu wyprzedzasz. Ja wiem, że te boty mogą być takie dobre, bo boty są na 75, z tego co wiem. Ustawione. O tak. Dunzior, ty dziadu. Bot będzie przed nami. Trzeba umieć jeździć. On cię odezwał. Odezwał się ten, co ten nie dojechał wyścigu poprzedniego. To nie udało się trafić baleja. Bo tak wąsko było tej alei. Tam jest tyle miejsca. Tam o nie, dobra, popełniłem błąd. Co to było? Zblokowałem opony. Darkowy, za bardzo na hamulce dałem. Ja nie mam setupu, bo nie zdążyłem grać. Ale ja pamiętaj, też nie mam właśnie, ja jadę na kimś suchym. Ale pamiętaj, Darkowe, my lubimy walczyć ze sobą. Tylko wiesz, jaki jest problem z ostatnim... A, już nie ma problemu. Problem został rozwiązany przez samego siebie. O! Brawo, Webster. Na softie trzeba zjechać szybko. Webster, co jednak... No Webster się z ten wyrąbał. To jest VST tylko, VST. No ja wiem, tylko mówię. Tak, dobra. Ale delta jest taka, że ja muszę się zatrzymać i jeszcze... O, dobra. Chyba to było piękne po prostu, jak on leci w tą barierkę. Pat przynajmniej chyba to naprawili, bo ostatnio przed patem to było tak, że jak nawet... Jak się pojawiło VSC na krótką... Ten, pojawiło się VSC, to za chwilę się safety guard pojawił i tak. Mogło... Czasem tak jest, że zmieniają zdanie.
Normalnie też tak jest, że jedzie... Ale chodzi o to, że wtedy to było tak... No nie w bus-stopie, ludzie! Ty jak w bus-stopie, ja miałem minus 1/10, ty. No ja miałem prawie minus 2 sekundy. Ja tak samo, nie wiem co się stało. Musiałem się zatrzymać. No ja też. Chciałem do zera się hamować. Ale to jest najlepszy hit. Jak wjechałem do bus-stopu, miałem minus 1/10, wyjechałem do bus-stopu, miałem plus sekundę, ty. To. Ale wyjechałeś, a my staliśmy w środku bus-stopu, czaisz? Weź ruszy zera na bus-stopie. Dobra, tamci, kurde... Fullback, ty tak szybko na prosty. Asaf! Nie wytrawiam, bo ja na to jadę. Ci co bocą już tam se odjechali w siną dal, widzę. It's a prank, bro. Ty, a cały czas się bot, ten bot, sopka za nami trzyma. Bo boty są szybkie na mokro. Fuck. Bo nie mają setup. Bo nie mają skrzydła najmniej setup, a nie. Coś to jest... No znowu! No jest! Żeby pojechali. A to... Kuuu... Który tym teraz... Który barek? Kto to był? Ja. Ricardo. Asaf nie wytrzymał ci tej presji za mną. Ty jedziesz... Takie pytanie, z traktor czy bez jeździć? Co? Asaf? No to jest mój... Drugi albo trzeci dzień jak bez jeżdża. I chuj, 3 sekundy na pierwszym ostrzeżeniu. Gratulacje. To wybaczam ci. Bo jakbyś się wyspinował na trakcji, to byś nie wiem co by. Ty się tak Warop! To... Szanuję. Ty się śmiejesz, ale... Warop, jedź. Ty się śmiejesz, ale to łatwo zespinować nawet z trakcją, ty. No właśnie. No i jakoś ja... W sensie, może wykrakam to zaraz, ale... Jak masz gówniany setup, to i nawet z trakcją... Wiesz, w 20 to mogłeś tak gadać, tutaj jest troszeczkę plus jeden. Ty, ale zepnęło. Ale zobaczcie, pojawiła się informacja, że w samochód bezpieczeństwa opuści tor i nagle mi się delta na minusie zrobiła. Przez chwilę. No bo tak jest błąd. O. Jest błąd. O. A czemu Webster jedzie na Interach, co jest? No bo Webster jest bo Webster jest debilem, na co ty chciałeś. To cymbał jest. Webster to zamiast... Plus 10. Ty w ogóle Webster jest... Teraz mógłby trzeci wyścig, w którym nie jest na mokro, błagam. Ty w ogóle Webster jest tak zajebisty, że siedzi se sam na kanale, a i tak jeździ jak gówno. A ja wam się pochwalę, miałem fastesta w trzecim sektorze. A zróbcie Monaco w deszczu i nocy. A gdzie w nocy chcesz jechać? Agro, ale my o twoich nocnych marzeniach nie rozmawiamy teraz. Wiem dalej. Ostatnio brakowało. Ostatnio agro do Szymona. Szymon, zrób mi w Monaco nocą jak ten, w deszczu. Ale ja driftem tu ja. Ale jest. Hardkorowo. Spotkaj łeb! Zamknij się. Szymon, dupę fajną. Zamknij się. Która będzie rozepchana. Ja pierdolę. No i kurwa. Remi, co tak spowalniasz ruch? No bo kurde, wiesz, że zawsze będzie to. Szymon! Remi, dorzuć do pieca! Dobra! Darkoven, chodź tu, a nie! Odjeżdżę! Szymon! No ja pierdziemy, no i weź się tu Ale ma mentalność 15-latka. Mental pozostaje ten sam. Kto? Żeby być na równi z tą 15-latką. Tak. Ty, ale patrz, Agro zwątpił, czy nie chodzi przypadkiem o niego. Dobrze. Bardzo dobre doświadczenie, Agro. Mówiliśmy Boomer. O Szymonie, ale ciebie to też dotyczy. Boomer. Lepiej być boomerem, niż podrywać 15-tki. Nie mogę w ogóle zjechać po intery chyba. O kurwa! Dusior, jak mnie zmylił! A co się stało? Ja myślałem, że ty już łapiesz tego. O, wziąłeś te, jak mam farta! Remi. I zawsze kurde Szymonowi. Remi nauczy się. Kurde, mam pytanie do was, czy będziemy w końcu się ścigać normalnie? No bez kitu, a nie! No kurde, 2-4 kółka i w ciebie jest syn, no ja pierdolę. Wyrób restart. Rekord. Ta restart, ale na suchej belgi, no. Dokładnie. I chuj po kole... A dobra, takie.
Słuchajcie, a wy myślicie, że na sucho będziecie lepiej jeździć? Ja dużo lepiej będę jeździł. Tak. Szczególnie jak... Na mokro nienawidzę jeździć. Szczególnie jak to będzie w ścianę wrywa się... Dobrze, z Wisiora, no. Ale teraz też przez Wisiora wjechałeś w ścianę? Nie! I chuj, PK! Na górę PK, pozdrawiam. Ja też. A ja dojeżdżam do Orusz, jak się kończyła Delta. A ja bez skrzydła to ciężko wyhamować w ogóle do tej Delta. Łebszę znowu w boksie. Erkoven, jak ci się podobało moje wyprzedzenie? Masz PK do odbycia jeszcze, Rob. To czekaj, to wiem, no. No masz, jedź. Dobra, to jadę. Dzięki. Dobra. I chuj, chcę mnie rozjeb. Wiecie z tych głęb? O kurde. Tak, ale jak mi się podobałem. I chuj, nie da się skręcać bez skrzydła, no. No jadę prosto. I tu według pogody ma być sucho pod tym wyścigu? Tak. O, Szymon. Dobra, Szymon, jesteś bez skrzydła. Według organizatorów też. Dusia, dostajemy? Remi break test. Dusia, dostajemy do slików? Chyba będą sliki. Ale czy dostajemy do slików na łetach? A. No nie wiem, no już niektórzy zjechali. Ja bym sobie zjechał chyba. Ja intery biorę. No i to jest ten problem zasadniczy. Dlatego wam powiem tak. Jeździ się zarąbiście na tych. Dobra, ty Szymon to... Ty jest pocenie, zachodźcie, kurda. No i teraz jest problem, bo Dunsia mnie zablokuje w boksie, ale chuj zjeżdżam, bo ja nie będę kurwa tutaj ten. Oj kurde, przez przypadek włączyłem już ogranicznik, ty. Ale skrzydełko? Ty tak się zastanawiałem, czemu Sławek nie zjechał do boksa, to pieniądze, że to jego bot. Dlatego bot jedzie. Mam limonkowe skrzydło, a w ogóle już auto mi nie skręca i teraz nie wiem co zrobić. Tam mnie zblokowałeś. Ja? A mnie jak zablokowali? Tak wysoko, zobacz. A mnie jak zablokowali ty? O, przed Patrysiem jestem, ale idealnie. No sorry, no ja mam teammate'a Dunciora, no to trudno się mówić. Ale nas podciął, ty. Mówię, że spotkanie przyjrzysz tam. No, spocił oczywiście to. Dlaczego ktoś na soft tak wyjechał, halo? Wiesz co, to jest grande strategia. Wiecie dlaczego Szymon wyjechał przed nami? Bo oczywiście Dunsia się bawił z tym... z Robem. I wyjechaliście VST, bo Remi, ja tu jestem. A, on do wpicie był wtedy. Lokuj go jeszcze więcej. On zjechał do boksu w momencie, kiedy ten... W momencie, kiedy ten wyjechał VST. Tak, dobra, nie da się jechać na softach, jakby ktoś pytał. Niemożliwe. Niemożliwe, ty. Jak to? Nikt nie pytał. Zażartowałem, zajebiście się jedzie, polecam. Tak. Zajrzeć na softy, serio, nie ma sensu. Siedzieć tam na tych interach. Tak, klej na tych softach. Ja pierdolę. To jest sektor, byłem w picie. A wiecie, że Darkoven mówi, że fajnie się na łetach jedzie? Znaczy, ja miałem PK, więc nie miałem wyboru. A czy no na tych łetach się jechało fajnie? Tak, lepiej niż na tych interach. Nie. Na interach straciłem skrzydło. Na tych klei! Ale na ich klei, ja pierdolę. Na interach straciłem skrzydło. Jakie tam skrzydło, Dimisior? Jakieś... Teraz jakieś 7-6. O kurwa. A ty miałeś, wcześniej miałeś jakie? 8-6. O, no to klejąc. DNF. Nie wyjedzie BSC, ty. Pus. Jak wyjeżdżę safety car, akurat jak wyjechałem pit, to się wkurwię, nie? Tak. No to zajebisty rob, nie? Przyszedł, to rozjebał i poszedł, chuj. Ale można, jak najbardziej. Go. Te intery... Mi się wydaje, że w ogóle te intery w tej grze są jakieś takie... porąbane. Jakby one w ogóle nie miały przyczepności. Patrz, skrzydło to mogę zostawić jedno. Cofnęło ten... Tepnął się na tor chyba. Owen na medach? Wow. O? Na medy wyjechałeś? Mhm. Zbyt to dopiero zjechał, no to... Nie próbuj nawet.
No i dostałem kartę, super. We have 5 laps of fuel remaining. Muszę zrobić to skrzydło, bo mnie skula 3 sekundy na kółko dogonię. Co za Mercedes? Parkowa? Ja. Jebany VSC. Zgadzam się z wami. Żeby nie to, to... No, gdyby nie to, to Szymon jest w chuj za nami, nie? No tak. O, ale bym jeszcze z kulę rąbnął. Takie dohamowanie miałem do tego, do stopu, że nie wiem. Na co pitujesz? Na skrzydło, przede wszystkim. Inter? No, slików tu nie będzie. Będą na koniec. Mogą być. Nas tam koniec będą. Jezu, po co te skrzydło zmieniałem? Dogoniłbym go, może. No bo zmieniłem sobie siódemkę na szóstkę z przodu i chuj. To był błąd. Na softy? No. Kampan. O, Patryś. No, mi się znałem tego jechać, nie chcę, ja tylko jadę tylko po to, żeby to przejechać. Co? Rzuciło mnie mocno. Dla mnie, tak naprawdę to agro, przez agro tak straciłem całą chęć do jeżdżenia. No widzisz, agro co narobiłeś. No właśnie. Idźcie 15-latkami zajmuję, nie nam przeszkadzasz. No kurwa, debile kurwa gracie tą durną grę tej. Czego jest tak spierdolona jak Szymon, kurwa. Nie chcę z większym debilem, ten kto gra, czy ten kto to ogląda. No ja sobie słucham silnika, nie? Tak, to było głupie, Remi. O. Te softy? Nie, bo znowu straciłem skrzydło. Niemożliwe. Na softach? Szkoda, że nie, no, są powiem ci, że na Orusz straciłem do Asafa tylko sekundę, no to... Tylko. To nie jest, no słuchaj. Przejedź na slickach full gas, ten... Orusz. O nie. Blue flag. Ale do OE traci do mnie, także jest okej. No bo stoi. Ale daj mu spokój, odrabia. Ej, wyeliminujcie Szymona, jak będziecie ktoś w zasięgu. No nie będę, bo nie doganiam go. No ja też... Na tych interach nadrobiłem sekundę tylko. Chyba mam wrażenie, że dużo przez to skrzydło. Ani nie uciekam do Unsiorowi, ani kurwa... O. Szopetensis nie pomoże. A stoję na siebie bardziej. Nie wiem, Schaffnauer, jakiego teamu jest? Aston. Stoję idealnie na środku drogi. Zaraz za szybkim łukiem przed ostatnim. Widzę mapę. A nie tak na środku. A nie żyjesz? No, nie żyję. Jak widać. Softy pochłonęły Kubice i mnie. Blue flag, blue flag. Ale nie ma safety car'a, nic nie ma. Nie. A na co to komu? Przestało padać. No dopiero teraz. A jeszcze jest za mokro, żeby założyć, tak? Czyli... Potwierdzam. A ty jechaj na slickach jeszcze jak padało, ty. Potwierdzam. Hehehehe
Szymon, wygraj ten wyścig, wygraj, mam dla ciebie świetne miejsce w pewnym teamie. W fasie. Ty, bo has jest na negocy, zapomniałem. Jak się Szymon pcha się na P1, no to będzie wyszedł w hasie. Ja zapomniałem, że teraz jest has jest najgorszy. No czemu Szymon jest na tym moim kanale? Bo jest spocony. Albo ktoś go przeniósł. Bo nie siedzimy ze spocenicami. No Darko Vena dobuje, siema. Siema. A niedawno ze sobą walczyliśmy, pamiętasz? Blue flag. Ale przytyki. Uuu, Asaf, piękne to było. Nienawidzę deszcz. Ja uwielbiam. Jeszcze dzisiaj jadę jak deszcz. Ja uwielbiam deszcz. To tak, dzisiaj słabo jeżdżę. Ja bo dogań... Coś się z Szymonem dzieje. Webster 3 postoje na 9 okrążeń, to jest to. Czy powiem tyle, Asaf to samo. Może powiedzieć, co ja wczoraj robiłem, że dużo lepiej jechałem. Nie no, prawda. Aż byłem spocony. A dzisiaj jest tu, nie wiem. A Sobek w ogóle wrócił do gry, czy on dalej potem jedzie? Dalej potem jedzie. Ja. Ja też jadę w ogóle po Sliki. To Sobka po... Aha, tu się rozjechał, o! Dobra, Sliki złym pomysłem były! No nie wiem czy złym, bo już mam DRS włączony. Słuchajcie, to jest okrążenie 10 z 11, chłopaki. No ja jestem na 9, nie wiem jak ty. Nie, ale 25 sekund chyba nie na drobie, co chłopaki? No mi się zdarzyło, tak jak jechałem z butami. Tunel Miasaw! Slipstream! Znaczy, tak zaraz zobaczysz co ja robię, kiedyś. Bo ja już nie ścigam się. W 19 potrzebuję, na dystansie dwóch kółek z 16 na drugie awansowałem. Może safety będzie, nie wiem. Dobrze, że nie ma symulacyjnej, bo bym przebił oponę na tym. No nie, już teraz za późno na safety carry. Zrobiłem dwa i tyle. Katastrofa, każde dwa wyścigi. O, ty, zmieniło mi teraz okrążenie z 10 na 9, wow. Okay. Aha, bo to... Dobra, już wiem. Jak kliknę na kierowcę, to mi pokazuje. Ej, to jeszcze jeden dawajcie wyścig, tylko na sucho tym razem. Co wy na to? Jeśli chłopaki się zgodzą na trzeci wyścig... Ale to jakiś inny tor. Tylko na sucho, oczywiście. Monaco! O! Ej, nie mów, że o nie! Dobra. Węgry. Dobra, to nie Szymona. Węgry albo Interlagos. Dunsior mnie ma. Ma mnie, o Jezu. No nie. Nie było Dunsior. A ja, dobra, ja nie jadę, ja mam dosyć tego wszystkiego. Znaczy mnie może dogoni? Ja mam dosyć tego wszystkiego, nie chcę mi się dzisiaj jeździć. O Boże, o Jezu, o widzę tego gapa, ja pierdolę. Ja jakoś straciłem będę do jazdy. Jak agro wchodzi, to od razu mi się odechce was wszystkiego. Czy zaraz agro pójdzie na inny kanał? No i dobrze, ja właśnie głupią grę. Chyba też. Okej, dzięki. Idę ze meczu oglądania, kurwa. Okay. Teraz walka, żebym wytrzymał przed Dunsiorem. Pozdrawiam. 13 sekund będę musiał odrobić. No, na drugie 7, na trochę mokrym torze jeszcze. Dobra, agro jest już wyciszone, chłopaki. A teraz jest full sucho i ja już ślizgam się wszędzie. No dlatego mówię, to jest taka fajny właśnie taki układ pogodowy, że masz dwa kółka suche i jeśli zjedziesz w odpowiednim czasie... Dobra, rozbiłem się na radio. Teraz już na pewno nie ma. Rozbiłem się. Prawie zrobiłem tego. To co ja. Ale uszkodzone skrzydło mam, więc już nie ma szans, że się utrzymam przed. O kurwa, dobra. Trzeci jestem. F. Ale jak mało kar w tym wyścigu. A Vexon z najszybszym kółkiem. Ciśnij, Dunsior, ciśnij, wygrasz to jeszcze. Nie wygra, ale mnie wyprzedzi. Nie no, tak wolno jedziecie na tych interach, że może coś, może wygrać nawet. Chill on traci do lidera. 15 sekund. 15 sekund. 14. 14,7. To jak przyciśnie konkretnie. 15,5. Nie no. On jest półtorej sekundy szybszy na każdą sekundę. Co tam to ciśnie tego, ciśnie konkretnie. No ja mam uszkodzone skrzydło, więc w ogóle już uciekam i... Dobra, a Vexon już lepiej mu zjedź, nie walczysz z nim. Dawaj Dunsior, dawaj no tego. Nie, no nie ma szans, no nie ma szans, bo tu jest sama prosta, to już tyle Szymon nie dawaj odrobi. Szymon, no ale w stopie możesz się wyspinować Szymon, dawaj wszystko pal co masz. Szymon nie ma ersu już, jedziesz. Chyba fast slap będzie mój. No na pewno. To na pewno. A się chłopak zdziwi, ktoś z końca jeszcze pojechał też na slikach.
No nie, no przekracza linię mety, co za nudy. Jedno okrążenie więcej. Dobra. Jakby było jedno więcej, to by wszyscy chyba zjeżdżali na slipie. Jakby jedno więcej, czy jak ja bym, nie, jak ja bym pomyślał, to bym, być może nawet ja bym dogonił go. Ale to było hardkorowe, ja pierdolę. Ty masz dobra, takiego farta z tym VSC, więc utkaj łeb. Plus. Kurwa, takiego farta z tym VSC miałeś, bo Ro podjebał, że... Callback, czwarte miejsce, gratulujemy. Ale Simon, gratuluję, zostajesz zakontraktowany w hasie, także... Na realnych, więc powodzenia. Tak, tak, więc... Pokażesz swój potencjał. Dobra, jaki tor idzie? Monako! Monako! Ty, on się odbonował, kurde! Dawaj, Austrię, Austrię może. No to widzę, że zajebiście masz uprawnienia zrobione tutaj. Nie, bo mu dałem do rady, a ja już go z rady... Kurwa, dziadzie pierdolony. To do rady. Już nie będzie sapał. Bena. No. Poleciał właśnie agro z rady. Gratulujemy. Życzymy. Nie, no bo wkurwiać zaczynał ty. No ja się w ogóle nie... Odkąd przyszedł, zaczął pierdzielić, to ja się w ogóle nie mogłem skupić ani na jednym, ani na drugim wyścigu. I Webster w 10 miejsce. Pięknie. Hej chłopaki, jak tam wyścig? Mam pytanie. Teraz robicie to losowanie wszystko tak zespoły, czy później? Bo się mi się na mecz. Nie, nie, to na ten... Będzie analiza tych wszystkich tych, ja wam do was będę pisał wiadomości. A, spoko, spoko. Ale tak, rollercoaster, bo padła propozycja trzeciego wyścigu jeszcze, jakbyś chciał. Ja nie, nie dam rady, ja muszę, ja idę na ten, na mecz, się jestem ten, spóźniony już. No dobra. Więc powodzenia, jak gracie ten trzeci wyścig i no, nara. Dzięki. To Dunsior, trzeci mecz lecimy? Czy, kurwa, trzeci wyścig? Możemy pojechać, żeby przyciągnąć. Ja chcę jeść, także mogę ci przekazać sesję albo komuś. No i znowu pada. Ty chcesz jeść? Tak, jeść. O tej porze? O tej porze się nie je. Tak, nie. Ja nic nie zjadłem, specjalnie dla ciebie. O. Ja tak samo. Tylko trenowałem. W samych oponach startujesz, czy jak to jest? Tak. No jak to w 10 jesteś, no to... Nie robiłem, nie zawsze albo krótkie, albo tego. I są rygorystyczne. O kurna. No to kurwa. Nie mogę przesadzić, bo dyskwalifikacje dostanę. Więc lepiej spokojnie krążenie po prostu przejechać. Nie, to ja mam wyjebane, więc. A tu cyk, spokojnie kółka i 1.30 robią ludzie. Ja tak zrobię na 100%. Halo, nie, ja pewnie 1.18 zrobię, bo nie będę tak mocno atakował, byle zrobić okrążenie i tyle, nie? Sobek sprawdza na necie jeszcze jaka strategia na 25%. Dobra, idę tam do niego. Hard softy. Tryhard leci jednym słowem. No. Tak. Jednym słowem, tak. Komputer mu się pali. No to zajebi. O. O, w końcu. Już mu się zapalił. Niech poleje wodą. Chomik zaczął biegać, nie? Tak. Jak się komp pali, to niech schłodzi pole, go wodą. Pole, łyse pole. Ale mam już. Ale pada, pierdolę. No, masakra jakaś, pada deszcz. Weź. No kurde, ty śniegiem sypie. No ja jestem gotowy. Grałem. Mróz i śnieg. Ja nie mam pojęcia, na jakim w ogóle setupie tu jechać, więc... Kwadratowy. Nie martw się, połowa osób się wywali na T1, bo wyjadą za szeroko minimalnie. Bo to nie, nie jest jak IRL, tutaj od razu ci anuluje. No wiem. Bo IRL to FIA jeszcze tam dawało lekko wyjeżdżę, bo wiadomo, nie? Ciekawe. Tutaj gra nie ma litości. Ciekawe jaka jest opona. Nie, właśnie Portimao ma bardzo, moim zdaniem, liberalne podejście do tego... Liberalne. Tak jak Szymon jest liberalny. Jeszcze bardziej. Szymon jest homoseksualny. Nie, po tych asfaltach za zakrętem można spokojnie jechać. O, jasne. Ja to się akurat zgodzę, bo to wiesz, no... Ja się strzeliłem zakręt. Ja też. Nie tylko ty. Ja już bączka zakręciłem. Kurde! Ja spokojnie biorę, na spokojnie to okrążenie biorę. O kurwa, Kulbajk się wycofał. Kulbajk psycha, przeszła z wczoraj. Nie, bo nie ważniłem, więc już nie było co jechać. Kulbajk raz to first robi. Kurwa, unieważniłem. Kurwa! Ósemka! Ja w tym walonym zakręcie. Z tym ja czwórka. Na ósemkę. Ten w górę ja to jest ósemka. Ja w ósemce unieważniłem. Gówno jebane. No, przegrzałem opony, dobra.
I w ogóle złe opony wzięły, dobra, chuj. Ciekawe jaki czas będzie, jak będzie kurde ktoś, no nie wiem, ja miałem szybki czas. Znaczy się okaże, że nikt nie wykręcił czasu. No to powtórka, czy nie? Nie, no przecież to według kolejności, nie? No. Ale w ogóle to jest śmieszne, bo jeśli ty masz ten DSQ i ktoś ma DSQ w tym samym zakręcie, ale on jechał szybciej, to on szybciej ma DSQ niż ty. Ja tu Airshow nie starcza na tym torze, o co chodzi? No właśnie. No, to prawda. To nie starcza, no. Ale zimno. Znaczy, gdybyś, wiesz, chyba gdybyś... nie mam P1, chyba. Znaczy inaczej, gdyby... No, puśćmy zawsze obok. Znaczy, wiedzieć o to. No, słaby jesteś. Brawo, Rob. Znaczy tak inaczej... Tak mówisz, jesteś słaby. Znaczy inaczej, gdybyś... Sam manipulował, bo możesz, gdybyś oszczędzał w niektórych miejscach, to może by ci starczyło tego RS. Ale nie, to zawsze nas z tej prostej tak wywala. Zresztą tempem spacerowym. Patrz, Asaf nas przedzielił jednak. Panowie, na ostatnim zakręcie nie przyciskajcie guzika. Nie przyciskajcie go w ogóle. A jaki miałem guzik przycisnąć, skoro jechaliśmy jak palety? Ale mówię w wyścigu. W wyścigu, no racja, bo ja jeździłem. Ersu, nie przyjechać. Bo tam Rob Kubica dowiedział się o tym. Ja ryzykowałem jakoś... Goście mówi guzika, jakiego guzika? Ja też robiłem i mieliśmy na ja nigdy jego nie rozumiem, co mi się powiedzieć. Dobra, bo Szymon gada... Wyprzedzenie! Bo Szymon gada w języku Swahili, więc... Swahili. Ty ja wiecie, że w ogóle na medach byłem, jako jedyny. Tak, tak. Ja miałbym trzecią pozycję, gdybym już nie skusił w tym zakręcie, nie? A jaki tu jest w ogóle zużycie opon na wyścigu? Nie wiem. Normalne, nie jest jakieś duże. Zakręty są powalone, no te raczej duże jest. Nie jest normalne. Właśnie nie są delikatne te zakręty, moim zdaniem. Ja ale w sensie duża prędkość jest na większości z nich. A ja się zapytam coś innego w ogóle. Czy jest formujące? Nie. No bo tak nie na logikę, IRL duże jest. Chyba jest. O kurde. Ten co bullshit powiedział o tym deszczu. Ale bullshit zawalił, oj. Ty, deszcz pada, co jest? Halo. Ej, to teraz się okaże... Śnieg. To okaże się, że... W zimie jedziemy. Zawsze tylko nie rozwalmy, jak na treningu. Pytanie, jest formujące czy nie? Chyba jest. No kurde, Dunsio, dlaczego dałem? Brałem z tego, bo brałem z 50, więc jest. No Dunsio, czemu wkurwiasz, no? Dobra, no pokręcimy się trochę. A ja nawet nie wiem, czy... Ja nie wiem, jak się startuje na tych nowych... Ale to weźmy walnijmy wszyscy DSQ na formującym po prostu. Nie no, 14 osób nie walnie chyba. Po co? Szymon pojedzie! Halo? O, dalej nie naprawili tej ciszy, jak nie ma zielonych świateł. Ale to też to miałem właśnie, po raz pierwszy, ale miałem. Też miałem. Dobra, Dunsio, jedziemy po 4-5. A Vexon startuje za mną? Wow! Co gdzie jestem? Dunsio, co ty na to? Co, jedziemy po 4-5? Nagrywać tak. Ten wyścig, czy nie nagrywać? A można skargi zgłaszać? Tak, na Szymona. Zatepię cię! Na Szymona. A sope! No, wiem. Też to zauważyłem. Ty masz downa na człowieku. Nie mam downa, tylko hamowałem, a no. Dobra, no przemieję się. Nie, się. Nie, no ale... No chowek impostor. Ale to nie jest, to nie jest down. Właśnie, przecież jest to boomer. Przecież jest agro, właśnie agro, bo wspominaliśmy ten, kiedy pójdziemy grać w Among Us z tobą. A czemu ze mną? No bo ty masz ten dar, żeby wyrywać jakieś nastolatki. Spierdalaj. Hej, ale się kurwa śmieję, ale z tą co tam ten, to na Instagramie ma kontakt. Widzicie? Widzicie? Roller Coaster chce zobaczyć nową nitkę toru? Fortima? Słysz... A... Co? Tak, bo on jedzie MotoGP. Niską. Jadę dłuższe okrążenie za karę. Jokera bierze, nie? Ale to takie coś być... Ale tylko na 7 by się przydało, przynajmniej tych kadrów może za ten, nie byłoby 5-sekundowych, tylko na przykład dłuższe okrężenie gdzieś tam. I tak, ale czasem te dłuższe, szersze wyjazdy mogłyby się okazać szybsze na wyjściu, nie? No tak. Ale Boże, jak robię nie wprost. Jak w biatlonie było, że nie trafisz tam 5, to musisz... Robisz kółko, no? Musisz tam okrążenia walić. Tak. A ja wam, że to T1 na Fortima, to będzie jakiś dramat.
U mnie będzie ze startem dramat, bo ja nie startowałem jeszcze. Ale słuchajcie, jakby za każde przewinienie w F1 karą był przejazd przez aleje serwisowe, to by albo się nauczyli jeździć, albo byłoby stawka bardzo wywrócona do góry nogami. Ej, taki lat nie chwilowy pierwszy. Po co dojdzie 3 sekundy, skoro mogą dostać 15 za przejazd przez aleje, nie? Powodzenia, panowie. Powodzenia. No na Bobuzowi by przejazd przez aleje bolał, nie? Drusiądzie, że coś, nie? Ale nie wpierdolnij się, szybko. Kurde, po raz pierwszy chodna na chujowy stop. Jezu, szopisz, co to było? Myślę, że w pena wjadę. Jadę na medach, przypominam ci. Które są zimne! O Boże! Wow. Jezu, jak tu jest wolno! Szybko! Przyspieszcie. Co tu się dzieje, Boże? Radomy świata. Jest o taki... kurwa! Nie, no kurwa! Dobra, Dumisio, jest tak jak chcieliśmy. O to chodziło. Ja pierdolę. Kto go rozwalił tak chamsko? Webster oczywiście się z kimś rozbił. Sobek się we mnie wpierdolił. Nie wiem. 10 sekund za... Kurwa, zajebiście. Tak, słucham cię. Ciekawe, czy tu jest Delta przynajmniej dobrze zrobiona, czy... Ciekawe... Ciekawe, czy ten... Ciekawe, kurwa, czy... Kurwa, jak szybciej, no kurde. Ciekawe... Odległość. Ciekawe, czy ten naprawili to, że nie ma tak od razu. Sobek, weź przyspiesz, bo mam 4 z 5 sekund delty. Ja mam 3 sekund delty, nie? No to przyspiesz. O, ja ten, zostałem przekroczenie granicy toru. Kurwa, i kiedy ty tej delty masz, że tak powoli jedziesz? No właśnie jestem na granicy. Ja mam tu sekundę w tej chwili. Kurwa, Sobek jest na innym kanale, mam 4 sekundy delty. No kurwa, mów typie! Zamknij dupę. Zdaj dupę, Agro, kurwa, nikt cię nie prosi o zdanie. O Boże, Delta nie ma. Słuchaj, tak typ jest wolny. A widzieliście, że było napisane, że... Tam było, że... Kurde! Kurwa, nie rób, nie żyje. Dobra, nieważne. O kurde. O, Simone leży. Na boku, bo Rob nie zostawił mi miejsca w ogóle. Nie no, ej, zostawiłem full miejsca. Chamie ty dla pociągu, pierdolony. Brawo. Dobra, Dumisiory, mamy taką strategię, ja będę próbował kulbajka blokować. Zgaś. Romku, witaj, jest coraz bliżej rady nadzorczej. Po tym, co on wyprawia. A co, znowu Szymon wywalił? Tak. A. Nie znowu, tylko pierwszy. Brawo, Dumisiory. Ej, ale nie, zostawiłem full miejsca, tylko że Szymon pędził jak pojebany. Ale ty się nie tłumacz, o Dumisior, jak mi przykro. Aha, właśnie, bo Szymon zawsze będzie mówił, że to czyjaś jest wina, a nie jego. Właśnie. Chyba mam przegrzane te opony. No tak, bo... Bo on stał się już. Dlatego nie ciężko jedzie. Rob, jakim ty tutaj już masz 3 sekundy? Wiesz co, bo dostałem na jednym zakręcie 2 strzelenia. Kurde, ale te fast lapy się zmieniają, co ci... Kurwa, to jest szybki zawsze. DRS is now enabled. Kula jak kubina. Dobra, panowie, robimy myka, ja będę wam kulwajka próbował blokować sobie na to. Nie, bo mówię, się psycha siądzie. Za co ostrzeżenie? Przez ta gra jest zlipana. Aha, za co dos... Nieźle. Ale zbugowane to gra jest. Gra mi zaliczyła jakąś cienkie zakrętu na jasną tarkę, nie? No ja też z dwoma kołami. Szope, i właśnie. Dokładnie z dwoma kołami. Szope, i właśnie o to chodzi. A co ja do mnie mówisz teraz? Ja normalnie na to no, dalej, nie? Żeby jego przeciwnika ten. O. Szymon, to tak kiepsko. Słuchaj, Kulbak, jeśli no Kulbak teraz wyjdzie z ligi, to przebije Szymona pod względem ilości opuszczonych lig w jednym tygodniu. Nie, teraz narkowe. Nie wyjdę, PLP to był wyjątek, bo to bawa tak akurat. Ale no czemu wy macie duchy wyłączone? Aha, włączone. Deszcz. Kurwa. Co? Już pada? Ale spina zawaliłem. No ma być, na pewno. No tam mówił, że z radarów wynika, że za 5 minut będzie padać. To Szymon się pluł na do kubicy i dlatego tam jest mokro. Ale kurwa wywalił kogo. No wyjedziecie na rollercoaster. Wyjedziecie na realistyczny krzyk, niestety nie. Nie, no równy, no równy. Kurwa. No to ja już koniec wyścigu dla mnie, bo opony przegrzałem kompletnie. Myślałem, że to Simon. Kurde, jak one są gorące! Aha, gorące.
twoje piętnastki chyba. Gorące mostki, tak. Ja pierdzielę, kurwa, i krzyczę. No, wyłok, ja tu jestem. Wiesz, za 2-3 lata nie będzie problemu, nie? Ale na razie lipa. Ja się nie nastroję, jak... Za 2-3 lata agro będziesz miał już inny problem. Są to w niszy. Nie wiem. Dzięki, Wacuch. Ej, to, że jesteś w tym wieku, już masz problem, to znaczy ja będę miał. A pierdo. No, skóra, trzymać tempo. Skóry nie ma na kanale tutaj. Ty full kokus pewnie. Jok, żeś mi bokiem Patryś postawił. Aha. Ale widzę, że Dulsior jeszcze masz procent, żeby jechać jak Patryk w linię, nie? Jakim cudem Remi ma już 10 sekund kar? Co tam agra? Nabił te. Ale widzę, że jednak masz chyba trochę problem jechania, no, że mimo, że jakąś swoją robisz. Ja pierdolę, przecież już nie pojadę dalej grać w opono. To z czym mam problem? A, z niczym, bo za chwilę tak ktoś coś powie i nie będzie słuchać, pierdol. Tak, no właśnie w połowie zdania ci tak porywają. No kurwa, niewychowane tym paki. Problem mam taki, że cały czas wyspinowałem w jednym zakręcie i teraz cały czas ktoś przede mną spinuje. Ja się boję, czy on się stanie duchem, czy nie, więc zwalniam. Kacperkiem chyba. A uważaj, trzeba na tych... tych. Chuj, to opony wchodzić, jak to nie ma jak. Chyba, że zwolnię. Ty cwaniaków DRS teraz wszedłeś prosto, nie? A to nie o to chodzi nawet. No przecież ja muszę wolno jechać, jak ja mam po 110 stopni. No ja też miałem spalone okółko wcześniej. Co, opony mi się palą, za dużo ciśnienia mam. Ale Vexon, świetna walka była tam. Zjebałem to. Bo... Prawie zespinowałem z wrażenia. A Skula na trakcji jeździ, bo to widać. Aha, kolejna kara, mimo że nie wyjechałem, nieźle. Mówiłem, uwaga, w te, mówiłem uwaga w te cztery, bo jest ten, nierówność i wbiłem się akurat w tę nierówność. W walce z Patrysiem. Ale widzę, że ludzie pocieli w chuj to Portimao, nie? Typu Szymon. 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 No. Pociłeś? Pociłem. No, ale agro, ciebie nie było, on wszedł na kanał. On wszedł na kanał, my tu sobie siedzimy, robimy jakieś tam czasówki, żeby mieć jakikolwiek setup, a on do nas... To wy pocicie? O kurwa. Chłopcy się zbulwersowało, że ktoś robi... Gdzie się typie? Że ktoś coś robi tak jak on. Tak, bo on musi być najlepszy zawsze. No. Nawet w spoceniu, kurwa. Nawet w spoceniu. Skula potem wejdzie i mnie będzie wyzywał, bo go wywiozłem. Gdzie miejsca nie ma totalnie. Uwielbiam ten tor po prostu. Nie, no jest ciekawy, tylko... Ja nie uwielbiam tych opon póki co. Trzeba poznać. Uwielbiam, jak mnie wyrzuca na zakrętach i dostaję za limity i 9 sekund kary już mamy. Ja mam 3. Przez to, że mnie wyrzuciło kilka razy. No ja już mam 3 spiny na końcu. O nie, takie... o nie, alfa kurwa nie. O Boże, co ta alfa robi? Naprawdę świetny tor, jest dobrze zrobiony i jest naprawdę przyjemny do jeżdżenia. Fajny, fajny jest. Kurde, pierwszy DRS w moim życiu na tym torze. Gdzie jest ten obiecany D? A co, na quali nie miałeś? Ale quali się nie liczą, chodzi mu o wyścig, to nie. No. No właśnie. O, się ściemnia się szybko. Ściemnia się. O, jak pięknie! Ale to zrobił. Pięknie. Tomek. Są życzenie śmierci jakieś miał, on mnie w tej jeden po wewnętrznej wziął. Co? Gówno. Dwa miałem ostrzeżenia, nie jedno. Ale tak zblokował Asafa w zakręcie lecąc. Z... Także chłopaki, jak będziecie mieli nagrania, to jakieś tam ciekawe motywy możecie powysyłać, żeby highlights z tego zrobić. Bo już widzę, że po Portimao będzie dużo ciekawych. No, to będzie ciekawe. Na przykład epicka walka ze mną i za Vexonem była. I tylko ja jeżdżę czysto na tym torze, naprawdę? No jeszcze Sobek, ja jeżdżę, gdyby mnie Sobek nie wypierdolił. Dojrzar jeszcze jedzie czysto. Nie, nie! No nie, no bo ze spinowo. Ty, ja cię stuknąłem, Asaf? Tak. Jaki cud, 3 sekundy, kurwa! Płychałem po zielonym, żeby nie mieć tam kontaktu. Nie, to jest...
Jestem przedostatni. Dawaj, Rafał, 1-2 jedziemy. Ja gazu nie mogę dodać już na tym torze. Ej, ale jaki... Dlaczego tutaj po jednym wyjechaniu jest 3 sekundy? No właśnie też, to co? Boże! O, i padał. A, teraz dopiero, ale... Chłopaki, teraz ten, żeby nie było, przypominam i proszę o zapisanie jeszcze całego wyścigu, jak dojedziecie do mety. A, padać zaczyna, padać zaczyna. A po co ci to? Żeby mieć ujęcia z waszych walk jeszcze poza kokpitem. A panie rzecz mówi, że zadowolony, że ściągnął mamy właściwe opony. Nie no, bo takie krople to jeszcze z pół biedy. Po czym Royal Coaster wyjeżdża na Inter. Royal Coaster nie za szybko? Co, jaka ta gra jest źle zrobiona? Zaczyna się robić już nieciekawie. Nie, no jest jeszcze git, jest. Mi się właśnie jedzie lepiej niż przez cały ten, bo mam chłodne opony przynajmniej. Mam chłodne opony trochę, bardziej. I nie mam 100 stopni, tylko 90 parę zapewne. W ogóle poruszyło się... Ło, to się nie da full gas, ja. Już nie jeżdżam na Intery i tym razem celowo, nie jak na Węgrzech. To ja już widzę, jak my tu na deszczu będziemy ładnie jechać. Puszczę gaz. A mi softy proponuje. Tam Inter. McLaren drugi ma przewalony. Aha, pojechałem po tarce, gra stwierdziła, że przekroczyłem granicatorów. Co? Dobra, to tak szybko. O, ja teraz też. Kompletny brak przyczepności. Ile, że zostałem jeszcze kółko na torze. Oj tam. Ja na medach się trzymam jeszcze. Ja też się jakoś trzymam, ale zjadłem. Znaczy, wyjeżdżam poza tor lekko. Dostaję już kolejne ostrzeżenie i 3 sekundy, ale... Kurde, gdzie tu się... Gdzie tu jest to światło, ty? A tu... Dobra. Ty, panowie, tylko trzeba trafić w aleje, jeżeli są, pamiętacie. Dobra, odpowiednio się utrzymać i będzie okej. Jezu! Hamuj! No. Kurde, 5 sekund! Dobrze. Tak zahamowałeś, że 5 sekund dostałeś. Takim ślizgiem wjechałem, że... A miało być tak czysto. Safety car by się przydał. No właśnie, o dziwo nie było safety cara. A zakładałem, że będzie. Było VSC. No wiem, ale zakładałem, że wyjedzie safety car. Kurwa mać! Zero czerwonej linii, no. Ja w ogóle nie miałem pitu wezwanego, więc tak na oślep hamowałem. No mnie na pewno i w piździe wjebało, myślałem, że to można jechać. Już nie używałem w tym wyścigu, super. Mam nadzieję, że tylko, że ten spocenie mnie nie dogoni. Spokojnie dogoni. I po 1-2 jedziemy. Dawaj po 1-2. Kto łety założył? Webster. I dlaczego? A Mać podciął mnie jeden i drugi. A nie, Abexon nie, dobra to... Kurwa! Dobra, trzymaj się sekundkę na spokojnie. Dziwię się kurwa, czemu nie zjechałeś do zewnętrznej, żeby mieć lepszą linię przez ten zakręt. Fifman się wykrzaczył? Nie, Fifman... Nie znam linii jeszcze na mokrym. Ale nie, po prostu żeby do zewnętrznej tam pojechać. Byś szybciej przejechał sobie. Ja linii na mokrym nie znam. Co ty ode mnie wymagasz? Panie, ja tracę 11 sekund do dusia. No Boże! Teraz będziesz mnie blokował. Czego Webster jest na łetach? Bo to Webster. Bo ty dusia, na czym jedziesz w końcu? Ile płacisz swoim strategom? Naprawdę? No niby. Zjebane te limity. No dobra, to... No to... 1-2... Rob, na ten moment nie wyjdzie nic. Dobra. Jak na razie... Nawet...
kurwa mogę spać z podium. Jak Awek Kulbak słaby jest. Kola się rozwalił. Jesteś w kurde! Jesteś w Jesteś. Dobra, to ja już nie mam po co jechać. On do pitu nie trafił. Co za... No ja też nie trafił. Do pitu nie trafił. Ale on się rozjebał w picie. On nie, że nie trafił z limiterem. On po prostu się rozbił. No, ale wiecie, bo mógł jechać za szybko i po prostu ten... Ja w flat jechałem ostatni zakręt. Ale ja chodzi o to... Już ta trójka robi mi strasznie niedobrze. Kurw. Chodzi mi pocieszę o to, cię, że... wszyscy mają kary, a z tyłu to już w ogóle coś, to coś się odbywa. Miałem 11, kurwa, miałem na Simeony. Fajne wszyscy, przepuść, Avexu i Dusior nie mają. No, bo Avexu nie... jest clear driver. Ale on nie widzi, co jest z przodu tam, więc... Spokojnie, a Dusior, Rob, a Dusior nie ma kary, bo siedzi w garażu przez pół wyścigu. No kurwa, będzie cały wyścig blokował do końca, więc no już po podium, nie? A czy po podium. Po drugim miejscu, po godzeniu makaroniego, nie? I znowu się rozwali. Ty serio? Otóż no... Kulbak na automacie jeździć? Niestety, nie mogę się przerzucić na manual, nie umiem. Bo jesteś debilem, no kurwa normalnie. Na kierownicy jeździsz? Tak. No to jeszcze, to jeszcze tym większym debilem jesteś. Na myślę kurwa jeździ. No ale... Tak, 3 sekundy, bo najechałem na 2 koła poza tor. Co? No ale najechałeś poza tor, o co ci chodzi, człowieku? Co, wewnętrzną tarkę chciałeś? Przecież wszyscy mamy taki ten sam problem z karami, o co ci chodzi w ogóle, Szymon? Ja mam 11 sekund, się nie przejmuj. Dunsior, kurde, tak jak ja powiedzieć. Szymon tak krzyczy, jakby tylko on miał ten problem. Tak, dokładnie. Zasobnie. Naucz się chłopie jeździć, to nie wiem, czy kar, a Vexon i Dunsior jakoś jadą bez kar. Mam Warna i to jest takie... Ja dostałem tylko jednego Warna. No. Ja do pewnego momentu też jechałem bez kar. Na co ty zjechałeś w ogóle? Na Łety, jedziemy. No właśnie, bo jo? Pogoda będzie na pod koniec wyścigu na Łety, nie? Co się będzie bardzo lać. I Martin... Ale to będzie max 1-2 okrążenia, co nawet nie ma sensu. Ale no... A teraz to się Łety przegrzeją w cholerę. Ale zanim się zbierzemy, to trochę minie, bo zobacz, jak są wszyscy rozjebani. No w sumie rozjebani co w cholerę, no. Panie, że ten tor mi się przyjemnie jedzie... O, dostałem 3 sekundy. Przyjemnie jedzie w deszczu niż kurde do nasu. Widział, powiedział, że nie jest pewien, jaka opona jest teraz odpowiednia. Jestem w kanapce Hondy, to jest źle. To jest dobrze, bo Kulbek blokuje stawkę, a ja uciekam od... No wiesz, Rob, jak gościu jeden za mną jest 16, a kolejny 30 sekund, no to... Szymon, nie, że coś, ale jak ty mówisz, że jesteś w kanapce, to źle to brzmi. Asaf, co ty robisz? Asaf. Co? Co ty robisz? Ja? Tak. Ty się nie oddobujesz teraz. Znaczy, nie wiedziałem, że tak zwolniliście, nie? Myślałem, że szybciej będzie. Że szybciej będziecie jechać. A, dobra. Ryzyk fizyk, jak to. Kurwa, ale... Jezu! Ale wjebałem. Po Łety zjeżdżą. Dobra, ja te... A co, Asaf, jesteś dublowany? Jestem. A to zjadę no. Te po Łety, co ja będę... Ja już nie mam nic do stracenia, nie? Preferuję mieć frier niż, kurde, walkę. No też sobie zjadę po Łety, bo i tak nie mam nic do stracenia. A to tylko zabawa jest. No dokładnie. Chociaż na ligowym wyścigu normalnym, gdyby taką sytuację miał, to też bym zaryzykował. Ale to żadne ryzyko. Jeśli będziemy długo to jechać żadne, no. W tyle kar mam po barę. Kto nie ryzykuje, to nie rucha 15. Ja bym jednak wolał nie ruchać 15, nie? No, bo to jeszcze wiesz, ci wjedzie na chatę wiesz, ten. W sensie, ktoś, kto nazywa, jego imię zaczyna się na P, kończy na Rokurator. Dokładnie. Ropu? Webster się wysplinował za nami. Ropu, czemu to tak długo? Ja, ej, ten safety car będzie jeszcze ze dwa okrążenia. No.
Co ty Webster robisz? Tempem... Mi się wyświetla, że odpadasz z wyścigu i że mam cię wyprzedzić. Nie chcę nic mówić, ale ten safety car jedzie większość, czy szybciej niż większość... O! O! No serio, kurwa! No zajebiście. Kurwa, no bo jak jedzie... Jaka neutralizacja? No i wystarczająco długo jechaliśmy. Tak, jechaliśmy dwa okrążenia, a zazwyczaj się jeździło trzy. Nie no, powiem ci, że Bert to ma takie tempo, że ja go nie byłem w stanie dogonić na Interach. A to w ogóle był hit, bo kurde... Co tu się dzieje w ogóle? Nawet jak próbowałem dogonić, to by... O, ja za chwilę to nie dojadę tego bliskiego typu. Po co ja dogrzewam te łety? Żeby lepiej odporowywały wodę z toru. No więc sobie na to, żeby zwizytować no, Portugalię. Był taki napis? No był Wizy w Portugal tam. Dun się raz spał. Jaki słaby restart miałem, nie, kurde! Ale cool bike. Sorry, roller coastera miałem po wewnętrznej swojej. Hop też się rozepchał jak w Rosji. O, co jest? Ty jedziesz czy się czaisz? Ja mam przegrzane opony, także jak ktoś to jedź. Ło, to pewnie! Musiałem się tego wydupić. Chłop jedzie w prawo, tyłu rzuca w lewo, ale mi zajechał drogę przed maską idealnie. Przepraszam cię za pójść. Spoko! Nie mam żadnej zielonej opony. Ktoś popłynął. Ta gra jest tak chujowa, naprawdę. Niesamowita. Może to nie gra. Czeka, siada już. To dlaczego ją kupiłeś? W ogóle zeszy na teraz muszę mi padać, chciałem tak powiedzieć. Na Turcję, na ten się strasznie te łety tutaj. Nie, 90 stopni. Ja też walczę z przegrzewającymi się oponami, więc... Nie tylko wy. O, czekaj. O, jest progres, jest dobrze. Już mi się chłodzą. Ja mam skrzydła. O, w ogóle gdzieś... No. Jakiś wypadek był w ogóle nawet nie wiem gdzie. Dobra, żartowałem, jednak mi się nie chłodzą. Nie chłodzą się. No, a mnie się chłodzą. Ktoś tu jest, że w nas będziemy mieli powtórkę za zrywki. Z warunkami. Jakie kary ma? Nie będę. Co? Jakie ma rob? Ile ma rob? 11 sekund to. Nie wiem, jak ja jadę? Nie widzę. A widzisz jak ja jadę? No roba widzisz. Dlaczego w ogóle pada, jak pada deszcz, to w ogóle gdzieś tu słońce świeci po torze? Tak? Słuchaj, no a nie ma, nie zdarza się tak, że pada deszcz i świeci słońce jednocześnie? Nie wiem. A Dunsiel się wycofał. Przyjechać, o Boże. Dunsior się pewnie nie zmieścił do hamowania, Dunsior akurat z tej materii jest jak Szymon. Jak mu idzie, to jest okej, jak mu nie idzie, to... A on do pitań. Dunsior rozbiłeś się w alei serwisowej, widziałem. Kurczę, on do pitań trafił, ja się wycofam. Ban będzie za to. Ojej. A, dostałem dwa orny, okej. Ja to samo, spokojnie. Co się jeden po drugim, no to już chuj. Nie możesz mi dać bana, szokuj, bo ci sesję stawiam. A chyba tu dostaniesz pan po rozpatrzeniu skarg, a nie... Chyba nie tylko sesję. Chłopcy, radarowcy. Ja, bo tu trzeba skręcić, dobra. Za cholernie mi się go zawekciona. I od reszty tam. No, Sobek już ma 12 sekund. Bo mnie cały czas goni. Na limicie jedzie. Ja tylko patrzę, jak moje opony się grzeją. A jak są na Interach jeszcze męczysz? Tak, tu normalnie się jedzie na Interach. No, bardzo dobrze się jedzie na Interach. Powiem ci, że ja mam 74 stopnie na łetach. Ja mam 84. To ja nie mogę dogrzać tych opon w takim razie. No jak możesz nie dogrzeć, jak to są już przegrzane na etach? 74? No. Ja mam przegrzane opony, są 54% na stopni. No, Sobek spin. 70 to masz optymalny, tak mniej więcej. Dobra, tutaj nie można... Aha! Dobra, te kary są zjebane, ej! W sensie tak... Ale tak Warna po Warnie daje, nie? No, mi też dają. Mi ja nie razu tak nie dało.
sensie, bo po ustępce chciałem z Ersem wyjść i dwa razy mnie tak samo zrzuciło i dwa razy... To ja miałem akcję na tym, na Bahrajnie. Zetknąłem się z jednym gościem i dostałem ostrzeżenie i zaraz dostałem 2 czy tam 3 sekundy kary za liczne ostrzeżenia, bez ostrzeżeń, nie? Spokojnie, spokojnie, ja w akcji jeszcze muszę 32 sekundy do ciebie odrobić, żeby skończył się tam. Jeszcze masz jakiś bufor bezpieczeństwa. O, ale za to chyba schodziłem opony do optymalnej temperatury. Rad. Mi się zawsze wydawało, że 70 to jest optimum na mokro. No nie wiem, no. Stwierdzicie, że przy 78 już jest dobrze. Ja wiem, niektórzy sądzą, że optymalna praca opon to jest 50, a nie. Ale jak sam utrzymał, nieźle. Więc jak oni są wolni przede mną, nie? Kto ty się rozwalił? Webster się rozwalił. To jest najgorsze, że mam chujowe skrzydła, przez które nie umiem wyprzedzić Kulbajka, nie? Ja nie mogę Ezersu zejść, chłopaki, nie wiem jakim cudem. Na deszczu się mocniej odstęto. Już final lap? O kurde. A ja myślałem, że Patryka jeszcze dogonię. No ja miałem podium, ale te kary to jednak są zjebane, nie? Nie wiem, czy będzie. Już Patryś mówiłeś. No nie wiem, czy byś dogonił to 17 sekund, no chyba... No stary, no psycha właśnie o to chodziło, że pojawia ci się czas, że się zmniejsza, ty przyspieszasz, robisz błąd i ja wyprzedzam. Brawo, o to chodziło. Kurwa, szopułeś. Dobra, przed Simeone, to jest spełniony. Doszłeś? Wow. Ja... Kurwa, jak mnie wyprzedzi? Agra, ty też byś dochodził, gdyś był przed Simeone. T1-2 na Kulbajk, nice! O kurde, P1-2. A że zawsze jesteś za nim, no to sorry. Co pójść, ja mam inny przedrowiekowy. Plan był inny, ale wykonanie wszyscy tak niedobre. Wszyscy to wiedzą, kocie. Ty, a ja też się czuję zwycięzcą, bo wygrałem wyścig kierowców jadących na metach. Kim jesteś? Przegranym. Teraz pytanie, ile będziemy czekać, aż dojadą wszyscy? Chuj. Długo. Dojadą. Ojej, No już dojechałem. A jeszcze 18... Są jeszcze 3 osoby za tobą. 18 sekund za mną jest Chopet, jeszcze kolejne 10 za Chopet jest za kogo. Dalej jest kolejne tyle jeszcze remis. To brzmi jak zwycięstwo. Dziękuję. Remi, punkty będą, jedziesz! Dawaj, żeby sobie mnie nie rozkurwił. Ja przegrałem... Czekajcie, wyspinuję przed metą. Jedziesz Malina, ciągnij! Przegrałem sobie wyścig tymi zjebanymi limitami tam, w tym po ósemce, nie? Na zewnętrznej. I, czy Ersem tam. A mi Sobuś zepsuł. Jeszcze jakiś wyścig, czy to już ostatni? Nie, jeszcze Belgia. Znaczy ogólnie... O, nice! Ten ale w deszczu? Tak, słuchaj, coś się pościgać. No. Jak deszczu, to czerwona flaga. No, S. To my robimy. To ja robię podium, Czopuś. A czemu akurat takie podsumowanie do wyścigu, to nagle jest sucho? No bo podsumowanie było po czasie zrobione, nie? Aj, tak. Nie zapisałem powtórki całego wyścigu. O, ja zapisałem, ja zrobiłem. Ja to zrobiłem pierwszy raz w tej grze, bo nie zapomniałem. Super, zrobione. Ja drugi. Nie dość, że boomer, to jeszcze dzban. Szkoda. Czy ktoś tu się bawi w Burmacherkę? Tak, ja. Szopuś. Czy ktoś stawia mecz... Policja. Manchester przekurwił niestety. Ja właśnie chciałem powiedzieć, czy ktoś stawia mecz Ligi Mistrzów, ty. Ja obstawiałem, ty nie mówisz, że przegrałem kupon. Przegrali 2-1. O. Nasi? Ha. No Manchester przekurwił, no. Ale który Manchester? United. Pierdolisz. Serio? Nie. No nie. Był 1-0, dostał czerwoną kartkę, jakiś pajac? Manchester, Warszawa. A to w końcu strzelił? Tego Ronaldo wrócił. Ronaldo,